Co najmniej 20 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w wyniku eksplozji w mieście Suruç w Turcji przy granicy z Syrią. Był to prawdopodobnie zamach terrorystyczny. O jego zorganizowanie jest podejrzewane tzw. państwo islamskie. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Do eksplozji doszło podczas konferencji prasowej na temat odbudowy syryjskiego miasta Kobane, zorganizowanej w miejscowym centrum kulturalnym. To są wiadomości Radia Szczecin. Pozrywane dachy i linie energetyczne, zwalone drzewa. Nad Polską przeszły wczoraj gwałtowne burze. Przez to również pociągi nie kursowały według rozkładu jazdy. W naszym województwie rekordzistą okazał się skład TLK Uznam z Krakowa, który do Świnoujścia dojechał z ponad 7-godzinnym opóźnieniem. Blisko 4 godziny po czasie na końcowej stacji Szczecin Główny pojawił się pociąg TLK Podhalanin, który wyjechał wczoraj wieczorem z Zakopanego. Więcej na radioszczecin.pl. Statek turystyczny zaczął kursy z Gryfina. 25-metrowa jednostka codziennie przynajmniej 3 razy wypływa z gryfińskiego nabrzeża i kursuje po Odrze Wschodniej do okolicy Żabnicy lub Widuchowej. Zefir na pokład może zabrać niemal 100 osób. Do wyboru są dwa rodzaje rejsów, godzinny lub dwugodzinny. To są wiadomości Radia Szczecin. Potencjał i Powsinoga, tak nazywać się będą żubry z Wolińskiego Parku Narodowego. Imiona w głosowaniu SMS-owym wybrali słuchacze Radia Szczecin. Maluchy przyszły na świat wiosną. Samiczka urodziła się w kwietniu, a samiec w maju. W Wolińskim Parku Narodowym żyje obecnie 7 żubrów. Popołudnie pochmurne, w Szczecinie 20 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie teraz jeszcze rośnie, ale pod wieczór zacznie spadać. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. E-papierosy mają być mniej dostępne. Nie będzie ich też można sprzedawać nieletnim i palić w miejscach publicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt ustawy, która uderzy w producentów wyrobów tytoniowych, a także e-papierosów. Wszystko, jak twierdzi, po to, aby chronić nasze zdrowie. Zyskać ma też gospodarka. Czy takie zmiany zniechęcą do sięgania po elektroniczne papierosy?